mi, a co u Ciebie ogólnie słychać zawodowo? Jakieś plany, płyta, teledysk, film? Obecnie trwała cisza, dłuższa cisza, a w tym momencie chyba mogę już powiedzieć, będę próbował lada chwila pokazać singiel, który nagrałem z nietypowym artystą, który jest w zasadzie debiutantem w branży muzycznej. Jest to Marcin Urbaś, nasz polski sprinter, także znany z bieżni, jeden z najszybszych ludzi świata, który jest też uzdolniony wokalnie. I nagraliśmy wspólny utwór, jest bardzo fajny utwór. Producentem jest Tab, czyli człowiek, który robił wszystkie rzeczy z Sylwią Grzeszczak, które robiliśmy. Zrobiliśmy bardzo fajny kawałek. Zobaczymy, co z tym będzie. Być może będzie to dłuższa współpraca, być może tylko jeden singiel, ale jeszcze troszeczkę i... Z tego, co pamiętam, to Marcin Urbaś nagrał też piosenkę z Patrycją Markowską. To było lata temu, ale już wcześniej zadebiutował jako wokalista, można powiedzieć. No dobrze, dobrze pamiętasz. Nie każdy to wie. Dokładnie, to było wiele lat temu. Marcin troszeczkę tam ma obiekcje do tego numeru. To było tak dawno, że jego zdolności na pewno poszły w górę. Chociaż śpiewa dla przyjemności, ale na pewno tym razem będzie dużo lepiej. No mogę za to poświadczyć. Naprawdę zaśpiewał do tego utworu, który razem stworzyliśmy. Próbowałem 3-4 wokalistów i Marcin pobił bez tutaj żadnych obiekcji. Także naprawdę fajny gość.